Ej, cześć, siemanko widzowie, z tej strony Rolma. Dzisiaj wam pokażę, jak zainstalować shadery do Farminga 22. Także wchodzicie sobie do stronki, której wam dam link w opisie. Reshade, bo w sumie no to tylko na tym są jakieś najładniejsze shadery. Także pobieracie sobie tym przyciskiem. Przenosi was tutaj na taką witrynę. Klikacie sobie do mną Reshade 591. Możecie oglądać ten materiał troszkę później, więc może być po prostu już nowsza wersja, na przykład 6.01 czy tak dalej, czy 5, 9, 3. No ogólnie, pobieramy sobie to. Tutaj sobie to, zapisujecie to najlepiej na pulpicie. Ja już miałem to pobrane, ale no, jeszcze raz pobiorę dla poradnika. Także odpalamy sobie. No i prawdopodobnie tutaj nie będziecie mieli żadnego skrótu, żeby wgrać to do farminga. Tylko ogólnie tutaj macie różne Adobe i tak dalej. Klikacie sobie Browse. I teraz tak, zależy na jakim dysku macie ten farminga. Ja mam na dysku D, więc odpiąłem sobie dysk lokalny D. Farming Simulator 22. I teraz nic z tego, nie klikacie, tylko X64. Tutaj macie te dwie opcje. Do tego ja sobie klikam Farming Simulator 2022 Game. Otwórz. I tutaj się już zapisało. Klikamy Next. Microsoft Direct X 10, 11, 12. Sobie najlepiej z tego pobierzcie. Z innych nie pobierałem, więc nie wiem. Next. Tutaj już nic nie klikacie, więc dajecie jeszcze raz next. I tutaj macie takie coś jak uncheck all. Klikacie to. I teraz wyświetli wam się opcja check all. Klikacie to i wam się zaznaczyły wszystkie opcje, które będziecie mogli sobie wybrać. Klikacie sobie next. To wam się wszystko ładuje, pobiera. W międzyczasie jak to się ładuje, no to możecie zostawić subskrypcję na moim kanale. Bardzo mi to pomoże. I lajka, żeby więcej osób widziało ten film. Bo ogólnie to, z tego co widzę, dużo osób się mnie pyta, jak pobrałem shadery na live'ach i ogólnie. Z tego dzisiaj wam to pokażę. Kiedy wam się to pobrało, klikacie finish. No i w sumie mamy już shaderki. Zaraz wam odpalę Farminga 22. Jak widzicie, farming się już czytuje. Tutaj, o kurde, wyświetlił się mi jakiś pasek, co to jest? Nic się nie martwcie, to już się wczytują wam efekty do shaderów, które będziecie sobie mogli wybrać. Klikacie sobie tak, możecie przemienić. Musicie chwilę poczekać, aż wam się to wczyta. Tych efektów to troszkę jest, ale to sobie dobieracie po ciemno. Ostatnie efekty się wczytują. To już zależy na jaki dysk macie Farminga i na panelę PGGA. No to będzie wam się trochę wolny, ale na zbrach prawdopodobnie trzeba nie wiedzieć o co chodzi. No jeszcze 39 efektów. 9. No i teraz właśnie taki pasek. Macie na klawiaturze cyferkach taki przycisk jak home pod ósemką. Po prawej stronie są pikaliby, jak klikacie. Tutaj wam się coś wyświetli, jak to jest. Tutaj go nawet nie musicie robić, klikacie z takim tutorial. No i tutaj macie opcje, które chcecie sobie wybrać. Ja preferuję HDR. Bo tu już ma zmienić, jak to było w gierce. Ogólnie możecie się tu bawić, jak ja chcę, bo możecie takie coś. Próbować. Tutaj macie ogólnie suwaki do zmieniania, o. Chcę zrobić tak jak było. Wszystko to sobie edytujecie, o krasny. O, i proszę, ale zainstalujemy sobie karierę. Odpalam jakiś saveik. Czekamy aż się nam wczyta, no i cieszymy się shaderami.
chwilkę, to może potrwać, bo jeszcze się te shadery wszystkie doczytują i ogólnie. Także czekajcie chwilę, niech się wczyta i zaraz wracam do was. Dobra widzowie, jak widzicie, czytał mi się już saveik, także klikamy sobie start. No i proszę bardzo, mamy już shaderki, widzicie? Jeszcze jakoś inaczej wygląda. Ale to mówię, musicie sobie tym home'em wszystko tutaj. No tutaj mam wpisane, to akurat mam mniej opcji, ale to się sobie ogólnie powybierać opcje pod siebie. Macie tu wszystko. O, tak jak tutaj się zmieniło. Takie różne opcje. No ogólnie do wyboru, do koloru. Możecie mieć takie różne. Takie wyoszczonko, no i proszę bardzo. No tak to wygląda, no. Teraz to za ładnie nie wygląda ogólnie. No bo to nie są jakieś tam najładniejsze shadery, bo ja to na razie ich nie mam, bo grałem jeszcze raz. A nie, w sumie mam. Na przykład tak wyglądają od czarnego shadery. Tutaj to już tam, na to nie patrzcie. Tak wyglądają moje shaderki. No, na tym save'ie to nie są za ładne. Czy jak sobie ustawimy? To no to jeszcze jakoś to wygląda. Także no, ja was już żegnam z tego poradnika. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz do zasięgu. No i co, bardzo dziękuję. I siema!